Siema, witam was, jestem Polski X1 i dzisiaj w tym odcinku chciałbym tutaj w miarę ogarnąć. Też ze względu na egzaminy, które będą pisane. No jakieś daily będzie, bo będę miał wolne. Dzisiaj, nie wiem czy mówiłem, ale chcę tu ogarnąć te takie powierzchnie. Jezu, tylko po tu. Boże, się wystraszyłem, no. To nie wiem co to jest. Dobra, ciul. O! Piłka. Dreszczek czy coś. Żeby nie było, to ja sobie dzisiaj mam ostatni dzień szkoły taki. No w tygodniu. Dobra. Kurde. No to sobie powalamy takie. Tutaj na przykład, o, cuda, jakieś tu mam, nie? Te deski chciałbym, żeby poszły na podłogę, tutaj, co, no, pierwszy trzeba nie zrobić, żeby tu w ogóle tą blachę malować. Kurde, kiedyś to ja byłem wielkości tej belki, nie? No, znowu wsadziłem. Nie, kurde, teraz wolę sekret. Etui. Bo wiecie, ja mam takie fajne. W sumie zaraz wam pokażę. I piękno. Tutaj. To tutaj było, nie, tylko wyrwałem. W ogóle. No tutaj. Jakieś wzórki. Wszystko tu jest. Dobra, ale do wakacji chcę się z tym wyrobić, bo tak. Dlatego plan na dzisiejszy odcinek jest to ogarnięcie tutaj. Tą ścianę dzisiaj wywali, tej na razie no nie zaczepię, gwoździ nie kupiłem, przepraszam. Tak też nie będę robił, bo nie chcę drutować. Tutaj to się myślę gdzieś tu utnie. Gdzieś skończę tego. Czyli metrówkę trzeba będzie przynieść. Tą ścianę się jakoś tu postawi, kurde, na razie to sobie. To trzeba podnieść, bo ciul. To nie wiem co to jest. Kurde, ciężkie trochę. Tutaj nie wiem, też sobie jakieś takie trzymam. O, w ogóle mogę tutaj sobie takie poukładać. Śmieci niektóre. Dobra. W tym odcinku sobie poogarniamy, w ogóle też nie wiem czy wiem, ale będę robił takie daily fajne. Jeśli chciałbym dwa odcinki nagrać z czyszczenia tego, nie? I ogarnięcia tego tutaj, co teraz robimy. Tutaj jeszcze jakieś coś jest. Ała, kurde, drzazga chyba, nie? No też nie wiem co z tym oknem zrobić, bo albo tutaj sobie jakieś cegiełki poukładam. Albo nie wiem co. No w ogóle ja się bym tu odbijał, nie? To pewnie cenzurę będzie. O. Giń. Przepadnie z mojej. Spierdalaj z mojej ziemi! Ziemi. Też tutaj jest. Było robione tak też te cięcia. Nie wiem co z tymi szklankami, cholera jasna zrobić. No Jezu, to się zapadło. Nie wiem, poskoduję to tutaj. Też takie mniej potrzebne rzeczy będę rzucał tutaj na ziemię, bo i tak się nie potłuką. O Boże, święty, się rozleciało. Dobra, ja to w dwie ręce jednak muszę wziąć, żeby się nie rozpadło do końca. Dobra, to mi się w rękę doszło. Spierdalaj z mojej ziemi! Ty pierdzielaj, bo już się drugi raz ciebie wywaliłem. Tak, żeby nie było.
I spadnie mi nie szkoda w ogóle. Dlatego ja sobie drugi odcinek ubieram. One są, wiecie, takie już roboci. Robocie. Dobra. Następnie myślę, że tu się naziewnięcie trochę ogarnie. Na razie tutaj tu powywalam. Te deski myślę jakoś ogarnę, bo pierw będziemy podłogę stawiali, a później dopiero malowali to. O, tu też widzę. Taki piękny kurz leci, nie? Gdy nie wiem, po co to robię, jak tak się pewnie uwali. Kurde, wiatr. Dziur, wszystko na mnie poszło. Nie wiem. Wiaderko sobie jakieś tu przyniosę. Akurat to należy wiaderka. Wiaderko sobie zaraz, jak jest z wodą przyniosę, to się to... To będzie moczyło i myło, nie? Ty, nie wiem, czy to tak działa. Deski też bym chciał... To się od góry powinno robić. Boże, co ja robię? Te deski chciałbym, żeby poszły mi tu na podłogę. Dlatego też tutaj będziemy musieli zrezygnować z... jak nie ma się większego kawałka. Tutaj tą ścianę też bym chciał malować. Takie w ogóle malowidła są. Nie, może jakąś muzykę mam tu wstawię, jak znajdę bez praw autorskich. Jak nie, to ciu, będzie bez muzyki. Zaraz sobie chyba pójdę po wiaderko wody. Co to, kur... gwóźdź? Nie, no tak nie będzie. Trzeba zobaczyć, czy te wiaderka są szczelne. Widzimy się za chwilę. Dobra, w tym sobie... Jednak nie w tym. Co tu się stanęło, się pękało. Tu jest jeszcze jedno, ale... Kurde, to już się wrosło na mnie. No to też nie będzie. Cholera. Nie, może w garażu jeszcze jakieś wiaderka będę miał. Widzimy się, nie, zaraz. Mordeczka fajna, nie? Borys. Proszę bardzo, nawet gąbka jest. A to jest coś ważniejszego. To nie. Składak piękny. Od niego głównie leży tam opona. A tu kosa. I usterko fajne. Nie wiem od czego. Dobra, tata mnie zapytał, czego szukam, to powiedziałem, że w trafie. Oczywiste wiaderko opukane. Dobra, jesteśmy już w naszym domku, takim letnim. Do wakacji chciałbym go ogarnąć w miarę. Nie musi być malowany, po prostu żeby się już tu dało siedzieć, nie? Patrzcie teraz. Nie, może to coś da. W ogóle tak teraz zdałem sprawę, jaki ja mam uwalony telefon od tego. Cześć, to się od góry robi. Nie, tak z miarę aby było, to się tutaj ogarnie. Z, nie wiem, parę lat. Z 5 na pewno. Bo wtedy nie mieszkam. Boże, tu pryska. Jeszcze.
jeszcze mi tu ściany oblizgało. Boże, ale to woda nie wiem, czarna. Ty fajne takie coś. Nie wiem, dokończę już tą wodą. Nie będę drugiej przynosił, bo mi się nie chce. Tak żeby nie było wiaderko, odniosę, bo on jest w starym użytku chyba. Mogę wziąć więcej tej wody, bo mogłem. Przecież jak podłogę, no. Jeszcze nigdy szczotką nie miałem nic. Tylko fajne przeżycie, ale nie polecam. W sumie jakbym miał więcej tej wody, ale albo mniejsze wiaderko, to może bym polecił. Ja to się chyba brud do tego przykleja. Dlatego mi to nic nie zmieni. Czy tak, czy nie? Nie wiem. Timelapse'a bym wam tu zrobił, ale mi się nie chce. Znaczy i tak to będzie montowane, jak wszystkie ostatnie odcinki. No jak wygląda? Znaczy to i tak będzie wyglądało tak zwyczajnie. Jeżeli to było jeszcze profesjonalnie. Cię, to by zmyło. Te. I zmyło. To w następnym odcinku też będziemy tak, takie coś robili. To działa. Znaczy tam na zewnętrzu szybciej wysechnie. Ponieważ tam jest słońce. Boże, ręka mi się przykleiła do tego. A to wiaderko to sobie tu zdejmę. Nie przyda mi się. Też chciałem sobie zamówić taką spawarkę do plastiku. Ale wątpię, czy to zrobię. W ogóle sobie już to mogę przesunąć bardziej. Bo mi dzisiaj nie chce chodzić. Jakie fajne ruchy. Boże, jak to by się na mnie wylało, to nie wiem. Wiecie co? Wiecie. Stolik by się przydał jakiś tu ogarnąć. No jak tych desek tu nie będzie, to będzie strasznie pusto. Też tak sobie myślę, czy pierw wywalić deski na podłogę. Żeby je wywalić na podłogę, no to najlepiej by było je pierw na zewnątrz wywalić, ale to bym musiał robić jednego dnia. Bo aktualnie tutaj się wszystko dzieje, nie? No i po prostu. I chciałbym tu niedługo opryskać. Kurde, to błoto nie chce schodzić. Tych desek. Kurde, ta woda to już czarna. Zaraz sobie pójdę wymienię, bo... Bo tak. Widzimy się za chwilę. Dobra, było tej wody trochę więcej, ja się rozlała się. Wywaliłem się trochę. Trochę bardzo. Tak żeby nie było, tamto wylałem tutaj dosłownie. Tutaj, tam jest taki ślad jeszcze. W ogóle nie wiem po co ja to nagrywam, nudzi mi się. Też nie wiem ile, no, zostawiliście łapek i w ogóle pod tamtym. Bo nie wiem. Kurde, o nóż. Tu się zabić da. Zabić da, idzie się zabić, kurde. Wypadł mi stąd.
ta woda też się może i tu rozpływać. I tak już tu pewnie jakieś żubactwo się zalęgło w tych deskach. Żeby to było zrobione porządnie, to pierw powinienem tu powyciągać i po kolei być deski, ale to by nie patrzył na szczegóły. Chociaż to z góry mogę odsunąć, bo ona jest no taka mała nawet. Dobra. Te deski są pomyte. Tak sobie myślę, czy poza odcinkiem dokończyć, czy teraz to jeszcze nagry... Nie. Chciałem sobie to poza odcinkiem dokończyć, bo mi się nie będzie później chciał tego montować. Fuck. O kurde. Dobra. Widzimy się jutro, nie? Subskrypcja do dzwoneczka ma być zostawiona. Żeby ci przyszło powiadomienie, bo ja was dzisiaj żegnam. Cześć.